Dobra, jeśli wszystko mam dobrze zaplanowane, to było tak. Dwa dni temu mieliście wstęp do recenzji Superfly. Wczoraj mieliście cały Gold Pack. Dzisiaj był filmik o spotkaniu Tepikiem w Trójmieście. I na tym filmiku widzieliście, że będzie unboxing korków, których tam grałem. Teraz wracamy do pociągu. Takie koreczki grudańska. Superfly Snake ID w wersji AG. Wczoraj bodajże mieliście wstęp do recenzji Gold Packu. I równocześnie będziemy testowali wersję AG. A ja pochodzę sobie po pociągu i zrobię sesję. Będą się dziwnie patrzeć. I jesteśmy już z powrotem i skoro już tak zacząłem mówić o tych korkach, to coś o nich opowiem, żeby nie było tak jak zawsze sam opis. Superfly 4 z Nike ID i co ciekawe w AG, więc będzie recenzja normalnej podeszwy FG, będzie też osobny artykuł, oczywiście nie taki sam obszerny, o samych wrażeniach z tego typu podeszwy, która w Superfly, serii Superfly, serii nie, bo to jest Mercurial, modelu Superfly jest w ogóle nowością. I co jest jeszcze innego w tych korkach, o czym warto wspomnieć? Kiedy tylko pojawiły się one na Nike ID, poprosiłem Was bodajże na fanpage'u tpp.pl, żebyście szybko przysłali mi kilka propozycji projektów fajnych, które po prostu, które Wam się podobają. Minuty później wrzuciłem te pierwsze propozycje na fanpage i mieliście wybrać najfajniejsze. I to są właśnie te, które chyba w godziny akcji Wy wybraliście. No i cóż, mi się podobają tak samo jak Wam się podobały, więc bardzo się cieszę, że to je wybraliście. Na pewno na tpp.pl, tak samo jak w przypadku każdego zjazdu TP-Team, będzie artykuł o sprzęcie, który był pokazywany w tym filmie.